Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym weekly challenge'u, tym razem technofilia, czyli sytuacja, w której zostaliśmy pozbawieni wszystkich nieelektrycznych przedmiotów. Mamy za to całe wyposażenie, które z elektroniką jest związane i będziemy musieli sobie poradzić m.in. bez smarów, m.in. bez świeczek, ale przede wszystkim bez pisma, bez ghostwriting booka. Także będzie ciekawie. Zrobiliśmy to podczas streama w dniu wczorajszym, także było interesująco. Parę ciekawych sytuacji miało miejsce, parę ciekawych sytuacji się wydarzyło, jak to zwykle podczas streamów, także zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was również do subów i do kciuków w górę, żeby kanał zyskiwał na czymś tam. I także do komentarzy dajcie znać, czy Wy już zrobiliście Weekly Challenge, a także do opisu, tam macie linki do Discorda i do Twitcha. Widzimy się w Fazmofobii. Dobrze, więc mamy technofilię. Mamy technofilię. Kolejne Weekly Challenge. Wyrzuciliśmy wszystkie te prehistoryczne przedmioty. Ten kontrakt dotyczy technologii. Na Blizzdale'u. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam tego, szczerze powiedziawszy. Jeśli chodzi o pierwszą turę, bo to jest... Już w tej chwili jesteśmy w drugiej turze zabawy w Weekly Challenge, bo tam jest 26 przygotowanych challenge'ów od deweloperów. Teraz jesteśmy już minęło te 26, teraz tracimy drugie 26 i tak dalej. Czyli każdy challenge będzie dwa razy w ciągu roku. Nie, że dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, tylko dwa razy przez okres roku, bo nie pamiętam, to na pewno nie wystartowało 1 stycznia. Ale nie przedłużajmy, weźmy sobie Blizzdale, Blizzdale, Blizzdale. Bardzo fajnie, cieszę się, że zagram na Blizzdale'u. Lecimy. Zobaczymy, co tu mamy. Zobaczymy, co tu mamy, a mamy 100% Sanity. Mamy Ellen. Mamy z... Dziękuję. Mamy zero czasu przygotowania. Mamy ładnego blizzera, mamy ładną pogodę, podoba mi się to. Taki trochę profesjonalem tutaj śmierdzi, tak szczerze mówiąc, zalatuje takim profesjonalem. Co my tu mamy? Equipment tieru trzeciego w pełnej krasie, a raczej nie w pełnej krasie, bo nie mamy książki. No tak, technofilia. Czego jeszcze nie mamy? Nie mamy smudge sticków, nie mamy świeczek, nie mamy zapalniczek? Przykre. Mamy to fajne coś. Przed chwilą trwała dyskusja na czacie, drogi YouTubie, że jest to... Ktoś powiedział, że jest to fajne, ja uważam, że nie. Będę teraz tego używał na przekór. No dobrze, sprawdźmy. Zbadajmy tę technofilię. Zobaczmy, czy się uda nam znaleźć ducha. Dlaczego to jest w ogóle... O! Zobaczcie, jak wygląda IMF przez to. Coś. Zielono nam, no dokładnie. Korki wyłączone. Hello. Kubek jakiś. W kuchni? O, karty. Kubek gdzieś był. Oho. Tutaj. Hello. Koraski. Hiding spocik. Ulala. Trochę tak jak Outlaście, nie? Włączanie tej noktowizji. Właśnie musimy Outlasta 2 zagrać. Korki na piwi, na stryku. No, please. Dobra. To jest ten duch, co się czołga. To jest ten sam duch, który chodzi normalnie i ten sam duch, który również wyginają się mu plecy. Bardzo fajny kolor włącznika. Taki czarny. Bardzo fajnie wygląda. What the fuck? Detlawek. 8 miesięcy z rzędu. Dziękuję bardzo, Detlawku.
Wetlaw przebija Kubena, widzicie? Cześć, cześć. Idę włączyć światło. Dziękuję serdecznie za suba. Kuben zaraz się oburzy. Ej, ale to moje drugie konto! Ale to prawda akurat. Detlaf, wypowiedz się na temat postów z pasztetem, proszę. Czat jest ciekaw twojej opinii. Oh my... No nie... Idź sobie. Idź. Boże święty. Ja pierniczę. No wiem, że nie Jin, tak? Racja, czat, brawo. Czat jest teraz naprawdę wyspecjalizowany. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Aż mi serce bije, nie? Ja tu na chillku schodzę. Piętnaście, siedem. Włączył wiatrak. 6,5, 7,3, 6,4. Nie, no, niesamowity termometr. 8, 7,1, 8,5, 7,6, 6. Rozbieżność ponad 2 stopni. Niesamowity. Dobra. Nie, raczej tu jest. Czyli w tym miejscu panda. Super kwada. Cyk, cyk. Czwórka w totku. Będę robił więcej shortsów. To taki jest, wiesz. Jest kwestia sporna. Bo nie mam na nie czasu, szczerze mówiąc. Bo nie dość, że muszę nagrywać filmy, nie dość, że muszę je montować, nie dość, że muszę robić różne inne rzeczy, to jeszcze dodatkowo... Ja pierniczę. Nie, don't touch me, don't touch me. To jeszcze dodatkowo szukanie ma... Bo to też musi być fajny ten, nie? Fajny content, fajna opcja pod shortsa. To jeszcze szukanie we wszystkich materiałach i montowanie to pod shorts. To się tak wydaje, że to jest chwila, moment, ale na to trzeba poświęcić po prostu czas, a mi go brakuje. Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Where are you? Jaki challenge? Technofilia się nazywa. I mamy tylko elektroniczny sprzęt. Który nie działa. Tak jak powinien. Orby mieliśmy, na pewno. No, akcja jest dziś dobra na shorts. Ale jak skończy się z tym, to zapomnę o tej akcji i zapomnę o tym, że... mam ją sprawdzić. Mam poszukać. Wyciąć, przerobić. Bo to też trzeba cały ten film przerobić jakby w inny format.
Także nie jest to takie hop-siup, jak się wydawać by mogło. Rozumiemy tak. Thank you very much. Mamy fingery. A czy to nie będzie hantu? Czy, no nie, hantu by miał freezing, a tutaj się na freezing nie zanosi. Doc na Banshee. I na obakę są IMF. Prawda? Prawda. Doc był? What? IMF 3. Rzesz ty w jego tego mego AI-owego, idź sobie, przestań tak robić. Denerwuje mnie już ten duch. Mówiliście, że to łatwy challenge. Gdzie wy tego doca tu widzieliście, czacie drogi? IMF 3. IMF 3. IMF 3. Widzicie? Każdy rzut to IMF 3. To nie będzie piątka. Raczej już by była. Kto oglądał... Czy ty jesteś jakiś niepoważny? Ile możesz robić tych ghost eventów? Każdy, kto oglądał w sobotę bodajże filmik o IMF-ie, bardzo ciekawy moim zdaniem, polecam, jak ktoś nie widział. Dużo wyjaśnione, dużo kwestii wyjaśnionych. No przecież tu nie ma żadnego doca, co wy mówicie? Wiatrak ich zbejtował, no ja też myślę, że tutaj coś nie ten deges. A pismo jest na nikogo, czyli pisma i tak nie będzie. Dobra, może to jest jakieś zbugowane mroźne. Ale raczej nie. Not good. Not good. Run. Run. Szybciej. Szybko. Oj, Lugonek, żebyś wtedy nie stracił tej łapy. To nie jest hantu na pewno. Czyli mroźnych faktycznie nie ma. To nie jest IMF. Więc to musi być doc, faktycznie. To powinien być doc. Na odpowiedzialność widzów.
Nie no, dobra, on chce mnie zabić. Patrząc na ilość eventów, to by się zgadzało. Maybe. Znaczy, Banshee nie ma jakoś zbustowanej ilości eventów, nie ma takiego ability, ale śpiewane były ze 3-4. W ogóle dużo tych eventów. Więc to jest jakieś wskazanie. No nie wiem, chyba wyjedziemy z tym docem, bo jakby inne opcje nie wchodzą, jakby mi się wydaje, w grę. IMF na bank byśmy dostali, bo tych rzutów było od groma. A z kolei to Huntu nie był, bo nie był szybki. Doc! Widzę Doca. Dobra, to jest Banshee. Banshee, ale łatwa gierka, ja pierniczę. Doc to był. Docik. Czat mnie tyle razy zrobił w nie powiem co, że nie mogę ufać. To był Banshee, brawo czat, brawo. Brawo za spostrzegawczość. I lecimy dalej. Dążymy do 3 na 3. No dobrze, dwójeczka. Shannon Dexter. Znowu niestety kobieta, która będzie się pewnie czołgała. Co mnie martwi. Wezmę znowu to ustrojstwo. Poszukam. No niestety, bo te modele... Nie seksizm, tylko już to tłumaczyłem, że modele kobiece w tej grze się czołgają i ich nie widać podczas lupowania. Już dzisiaj nawet to mówiłem, ale Dotlawa chyba nie było wtedy. Dobrze. Korki mamy tym razem pod nosem. Co dobrego na grzale już też dzisiaj mówiłem. Porzeczka z miętą. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego tu idę. Dlaczego słowo babi jest zakazane? Kuben, co jest z tym automodem? Dlaczego on blokuje normalne słowa? What the... Może szukają, da? To jest jakaś opcja. Chyba nie tutaj, co? Tym razem chyba nie będzie tak dobrze. A teraz nie zablokowało słowa pasztet u Sevena. Niesamowite to jest. Dobra, zobaczymy. I zobaczcie, ja nie wiem, na jaki kolor to się spaliło. Autentycznie nie wiem. Uj. Lucky. O-oh. Daj the sun, proszę. Dobra, 20 czy 25? No ale na bank jest u góry. Kurczaczki, trochę skrewiłem, nie? Mam 20% sanity. 25. Szczerze mówiąc, to tak... troszeczkę... Włączył mi się tryb Gianfranco w tej chwili. Czy on jest na strychu?
No! Aaaa! Dziękuję bardzo. Jest! Szybkie 2-0. Podoba mi się. Szybkie 2-0. Zobaczymy, czy się uda szybkie 3-0. No ale ogólnie challenge nie jest skomplikowany. Jak się tak spokojnie zagra, nie? Przy światłach zapalonych, pochodzi, więc jeżeli ktoś jest, powiedzmy, początkujący, to spokojnie może sobie z tym challenge'em poradzić. Moim zdaniem. Tu nie ma jakiejś większej filozofii. To jest zwykłe 3 dowody, pod warunkiem, że nie jest to ghostwriting. Jeżeli to jest ghostwriting, no to musicie to mieć na uwadze, no i wtedy już trzeba troszeczkę po ability ducha. Może strafimy taką wersję teraz, bo... Chociaż Dio miała pismo, prawda? Dio ma pismo. To byśmy mieli teraz taką opcję. To byśmy dostali przy Dio Dotsy i Spirit Boxa. To tak, Wraitha byśmy solą wykluczyli. No i pytanie, jeżeli byłby Ghost Event, no to Fantoma przy zdjęciu. Albo podczas Hunta byśmy widzieli, że nie mruga. Że, no, wiecie, o co chodzi. No i zostałby nam Yokai Dio, no i tak Dio podczas Hunta, easy peasy, nie? Dobra, weźmy to znowu, to cudo. Bo wiecie co, nie chcę tego. Nie, autentycznie nie chcę tego czegoś. To jest tak ciulowe, że nie chcę tego. Margaret. Fenomenalnie. Strzałeczka. Dobrze. Dobra, zróbmy to teraz prawilnie. Trzecie podejście i zróbmy to tak, jak trzeba. Czyli najpierw szukamy szybko korków. Cursed item na start gry. No dobra. To Detlef nam popsuł. Czyli idziemy do kart. A co oznacza cursed item na start gry w przypadku na przykład kart? Że mam wszystkie użyć do końca? Ja wiem, że wy teraz wszyscy powiecie, że tak, wszystkie do zera, jedziesz, Chief. No wiadomo, no wiadomo, nie? Czemu mnie to nie dziwi, że tak powiedzieliście? No dobra, ogień. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dziękuję. Listę zdaj. Ty... I to był... Ja nie wiem, dlaczego to kliknąłem. Ja nie wiem, dlaczego to kliknąłem, skoro nie mam prądu włączonego. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Tak po prostu odruchowo sobie kliknąłem. Coż mam poradzić? The Tower. O, dziękuję za Sanity. Ile tych desant dostałem w tej... Deathlock wygrał grę. O, zabije mnie? Nie, w sumie nie chcę mi się z nią lupować. To jest ten mały taki... Ej, nie goń mnie. Przyszedł! Tutaj idzie. Jaka fujara.
Dlaczego tak długo? No właśnie. Dobra, chyba Mara. To jest odpowiedź Detlaf dla wszystkich, którzy wchodzą na streama i mówią, ej, można z tobą zagrać Chief? No chciałem powiedzieć, że to było trudne wyzwanie, ale no niestety dla nas nie było chyba, nie? To zaznaczyłem tą Marę? Może dla tych, którzy nie wiedzą, rozpoznaliśmy Marę po tym ability Mary, które polega na tym, że ja włączyłem włącznik światła, a ona automatycznie mi go zgasiła. Co jest też śmieszne. Ciekawe, bo po prostu musiała po Ghost Evencie zostać tutaj, bo zrobiła Ghost Event. Czyli znowu ta informacja, że duch robiący Ghost Event przenosi się do tego miejsca, w którym ten Ghost Event został wykonany i dopiero później wraca do swojego Ghost Roomu lub nie, bo może znowu wracamy wtedy do punktu słynnego grafu, to ostatnio chyba też mówiłem na odcinku o IMF-ie, że tworzy się graf duchowy i duch sobie zadaje pytanie, czy chciałbym zmienić Ghost Room? Nie. No to wracam, idę sobie bam 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 do swojego Ghost Roomu z powrotem. Albo wybierze tak, chciałbym. No i wtedy zostaje w tym miejscu. I wyjątkiem jest Buch Event, czyli chmurka. Bo jak duch robi chmurkowy event, to wtedy fizycznie nie przenosi się w to miejsce, w którym ten duchowy event ma miejsce. Mara 5200 zarobione. 78 level, jeszcze do prestiżu daleko. Może na przyszły tydzień na weekly się uda. Aczkolwiek ostatnio tak bardzo nie tryhardtuję, więc na spokojnie. Także weekly dosyć proste, możecie sobie spokojnie robić. Bardzo metodycznie, jeżeli podejdziecie do kwestii, to jeżeli nikt nie będzie wykupywał wam za Chief Points użycia curse itemu na początku, to na spokojnie możecie sobie je zrobić. Pozostawajcie w świetle, zbierajcie dowody. I przede wszystkim główkujcie, bo to jest najważniejsze w tej grze. Reasumując, weekly jest dosyć proste. Trzeba mieć na uwadze, że jeden evidence mogą nam zabrać, czyli Pismo Ducha. Trzeba mieć na uwadze, żeby zrobić to rozsądnie, szczególnie jeżeli zaczynacie z fazmofobią. Możecie śmiało się w to weekly wrzucić, tym bardziej, że niczego nie tracicie na weekly challenge'ach. Equipment macie gwarantowany, a dodatkowo tutaj stopień trudności nie jest jakiś wygórowany, także trzymam za was kciuki, życzę powodzenia, a my słyszymy się w następnych nagraniach. Oczywiście, jeśli podobał wam się ten materiał, będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, za wszystkie suby, za wszystkie komentarze, a jeśli chcecie dołączyć do naszej społeczności, to link do Discorda i do Twitcha macie w opisie każdego filmu. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się w następnym filmie.